Cześć moi kochani, dzisiaj kolejny odcineczek, troszeczkę będę dzisiaj mniej energii robił, ale nadal się nie czuję jeszcze w formie. Zresztą na live dzisiaj kto był rano, ten słyszał. Więc dzisiaj rano dziękuję, że byliście, dziękuję za wszystkie łapeczki, subskrypcje nowe. Zagrałem sobie ten challenge właśnie rano i powiem wam, poszedł fajnie. 9 do 1, jedno tylko porażka. I właśnie chciałem wam przedstawić tutaj deck, który naprawdę miażdżył. Miażdżył. W ogóle tym deckiem, tym golemem zacząłem i szło fajnie. Na 3, na 3, potem na 1, 2 i przegrana przyszła. I sobie skopiowałem deck osoby, która ze mną wygrała. Tam po prostu miazga poleciała ze mnie. Ten, kto był na live, ten wie, zaraz pokażę też na odcinku. I tym deckiem zagrałem. Po prostu później poszła miazga, miazga. Link macie w opisie, postaram się, żeby był. Jeżeli zapomniałem, to napiszcie, że zapomniałem, ale postaram się ten link do deku dać w opisie, rozwincie sobie cały, bo na pewno wielu z was nie wie, jak to robić. Ja wiem, ja wiem. No dobra, ale pokażę wam, jak tym dekiem właśnie tutaj poszło. Zobaczcie, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Tutaj była właśnie porażka. Od momentu, kiedy zmieniłem ten dek, poszły same 3-0. Tutaj jeszcze, tutaj była fajna walka, to wam pokażę, bo koleś próbował mnie właśnie rakietami, lightingiem, beczką, freezem, minerem jechać. No i tutaj powiedziałem w którymś momencie, jedziemy z nim ostro, nie? Bo wiedziałem, co się dzieje. To też jest fajne rozwiązanie, wziąć właśnie same spele i próbować. Zobaczcie, on tutaj już beczka, rakieta. Tutaj Walkiria w dobrym momencie poszła. Zobaczcie, lighting poszedł, no ale zobaczcie, tu już chyba na live wiedziałem, co się święci. Ja mówię, lecimy z tym pushem. Tutaj jeszcze się miner pojawił, graveyard, on naprawdę tutaj szybko próbuje. Dobrze, że ten firecracker była, zobaczcie. Fireball, on naprawdę nie skupia się na obronie, tylko skupia się na mojej wieży. Żeby to jak najszybciej skończyć, ja mówię, nie, lecimy z tym. Tutaj się pojawił miner. Zobaczcie, szybciutka walka i 3 do 0 nawet nie zdążył, ale tak to jak gdybym się nie zorientował, że on tak będzie, to bym chyba to naprawdę przegrał, ale waleczka była dosyć szybka. Gdzie była taka walka, gdzie myślałem, że to przegram? Gdzie ta walka była? Czekajcie, gdzie my tą walkę mieliśmy taką, co naprawdę myślałem, że przegram? Nie pamiętam, ale zobaczcie, same 3-0. Tutaj była moja ostatnia walka o wygraną. Nie pamiętam, gdzie to było. Wiem, że z Peką coś było. No ale dobra, gramy. Troszeczkę za długo przeczekałem. On też golem, ja tutaj magiem, bo tutaj chyba trzeba od razu dawać tym deckiem push, nie przejmować się. Tam później tego golema będę bronił z prawej. Ale tutaj po prostu trzeba. O, tutaj zobaczcie, Baby Dragon Trap leci na Sparkiego, z tego pamiętam. On drugiego golema dorzuca. Tutaj się po prostu nie ma co przejmować za bardzo obroną, tylko atakować. Tutaj obrona się sama zrobi, zobaczcie, idzie, jak idzie push, tutaj Sparkiego próbuje zrobić, ale idzie mega, ten mini peka właśnie, zobaczcie, tutaj jest ostry, ostry spam, po prostu trzeba tym dekiem przydusić i nie dać szansy w ogóle przeciwnikowi, żeby miał szansę na cokolwiek postawienie, bo ten dek naprawdę jedzie, jedzie. Jeżeli jeszcze nie macie koncepcji na deck, to ten naprawdę jak najbardziej polecam. Tutaj Firecracker, Wizard będą rozbijać. Jeszcze Baby Dragon, Valkyria, tutaj Sparky się kolejny dorzuca, ale już Elixir Golem. No tutaj muszę teraz wybronić Golema Sparkiego. Zobaczcie, tu idzie ostro. Teraz ja troszeczkę tutaj wybronione. Kolejny Sparky, Pekka. Kolejne tutaj ataki idą, wszystko jest rozbijane, Wizard, Firecracker, zobaczcie jak to idzie. Dorzucamy kolejnego, zaraz Elixir Golema. Tam Pekka jeszcze tutaj, zobaczcie tutaj Baby Dragony niszczą to wszystko, co tutaj się dzieje. On nie ma czasu nawet postawić Golema, po prostu idzie taki spam, mimo tego, że on nawet ma ten Elixir Golem, ten dodatkowy Elixir z Elixir Golema, on tego nie wykorzysta, bo to tak za szybko idzie, że on nie starcza, nadąża do tego rzucać na mapę. I zobaczcie, 3 do 0, kolejne 3 do 0, naprawdę polecam, polecam ten deck, bo tylko trzeba nim cisnąć. Ja nawet chyba w którymś, podczas którejś walki na mapie, to tak patrzyłem się w kamerę i po prostu rzucałem wszystko na mapę. Naprawdę
Jest ostro. Tutaj tak samo, zobaczcie, moja przegrana też właśnie na tym polegała, że on też pocisnął szybki push. Zobaczcie, co tu się będzie działo. Idzie healerka, elixir golem, tutaj firecracker z tej strony trochę jeszcze puszcza. No i zobaczcie, Valkyria zasłania się. Zobaczcie, kolejna healerka, kolejny elixir golem. Zobaczcie, jak on tutaj już takiego pusha przyszykował. Nawet dobrze, że zawierzch zaczął. Zobaczcie, on już takiego pusha tutaj przygotował. Kolejny elixir golem, że ja nie nadążam tego wybronić. Zobaczcie. Próbowałem tu jeszcze lightingami coś rozbijać. Golema wstawić, żeby się zasłonić, ale zobaczcie, to idzie za mocno. Za mocno ten push tutaj poszedł. No ja już tracę wieżę. No i tutaj ja jestem bez szans. Zobaczcie, jeszcze lightingiem, strzałkami, ale idzie kolejny elixir golem. Ja tutaj się golemem zasłaniam. Ale to nie, tu nie mam szans to wygrać. Zobaczcie. Na tym polega ten deck. Na tym polega ten deck. Po prostu miażdżymy przeciwnika. Naprawdę polecam wam ten deck. Jeszcze raz go pokażę. Postaram się w opisie, żebyście mieli opis. Mieliście link do właśnie tego decku. Naprawdę zagrajcie nim. Nie gwarantuję na 100%, ale na 99%, że jak to dobrze wszystko rozegracie, to ten challenge przejdziecie w mgnieniu oka, nawet szybciej niż 8 eliksiru. Więc. Dziękuję wam za łapeczki, za subskrypcje, komentarze, za wszystko, co do mnie też prywatnie piszecie, że zdrowia i tym podobne. Ja leżę, wracam do łóżka się kurować dalej. Dziękuję naprawdę. Żegnam się. Cześć.